Wideokonferencji w cyklu Puszkin Online, spotkania z inspirującymi ludźmi. Dzisiaj, jak wiecie doskonale, bo przecież to zaproszenie przyjęliście, naszym gościem jest Błażej Król. Witam gościa naszego spotkania. Ostatnie spotkanie było tak ciekawe i było tak wiele pytań, że ze względu na ograniczenia czasowe musieliśmy zakończyć wideokonferencję, stąd też nasze zaproszenie do ciebie. Pozwolę sobie mówić per ty, bo tak ustaliliśmy na ostatniej wideokonferencji. Tak, mówmy wszyscy dla siebie po imieniu. Musieliśmy skrócić tę wideokonferencję ze względu na ograniczenia czasowe, ale cieszymy się, że udało ci się znaleźć czas, żeby się teraz z nami spotkać. Ja tylko powiem, że witam także całą społeczność pierwszego LO. Witam moderatora dzisiejszego spotkania, pana Piotra Wiśniewskiego, naszego pedagoga. No i witam pana profesora Rafała Bagińskiego, który będzie rejestrował tę wideokonferencję. No i witam was przede wszystkim, drodzy uczniowie. To nie jest tylko kurtuazyjne powitanie naszego gościa, ponieważ ja sobie pozwolę na samym początku na małą prywatę. W moim odtwarzaczu, Błażej już pewnie nie może o tym słuchać, w moim odtwarzaczu od piątku non-stop jest nowa płyta Męskiego Grania, ale poza tym na Spotify, żeby nie być gołosłownym, ja nie przygotowywałem tego. Przed chwilą jest także, w smartfonie jest także Męskie Granie. Rano słuchałem ostatni utwór Uważaj na niego. Jestem pod ogromnym wrażeniem nie tylko coverów, ale także waszych autorskich tekstów ze wcześniejszych płyt, czy utworów ze wcześniejszych płyt. Ja także jestem fanem, nie ukrywam, ostatniej płyty Błażeja, Nieumiarkowań. To tyle, jeżeli chodzi o prywatę, a tak też powiem, że mieszkamy teraz w jednej gminie Bogdaniec. O tak. A ostatnio chyba się spotkaliśmy w Warszawie. Tak, ostatnio się spotkaliśmy w Warszawie we Wrzeniu Świata. Tak. W takiej knajpie, która jest też księgarnią, która jest prowadzona między innymi przez Mariusza Szczygła. To taka informacja dla licealistów, którzy mogą jeszcze nie znać tego kultowego miejsca warszawskiego. Dobrze, ja jeszcze raz bardzo dziękuję Błażej za przyjęcie spotkania. Ja będę u siebie w gabinecie przysłuchiwał się, ewentualnie coś zapytam, ale muszę wracać do obowiązków, bo tak jak już powiedzieliśmy w szkole, mimo tego, że nie ma lekcji stacjonarnych. Dzieje się wiele, tak, ja szpachluję, maluję, zrywam błazerię, rozliczam, siedzę w fakturach. Wielkie dzięki jeszcze i oddaję głos Piotrowi Pedagogowi. Dzięki wielkie. Dzięki. Okej, jestem. Witam serdecznie jeszcze raz. Błażej, z mojej strony też przywitanie bardzo serdeczne. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać. Nie ukrywam, że też w moim odtwarzaczu często pojawia się Męskie Granie. Rozmawialiśmy trochę przed spotkaniem naszym, że no, jest to dla ciebie ciężkie przeżycie, bo granie do kamerki nie jest łatwym zadaniem, bo tak jak mówiłeś generalnie, te spotkania na żywo są bardziej wartościowe. Tak mówiłeś przynajmniej. Tak, no dopiero teraz. Wydaje mi się, że część z nas docenia, jak przyjemne były te spotkania. I nie tylko chodzi tutaj o koncerty, bo mogę o tej sytuacji powiedzieć, ale też o takich po prostu zwykłych gdzieś tam nawet mijaniach na ulicy. Chociaż to też jest ciekawe, nowe doświadczenie. Ja tam lubię siedzieć w domu, ale no gdzieś tam czasami chciałbym wyskoczyć i zbić kilka piątek. Tym bardziej, że no, mieliście też taki cykl a propos Męskiego Grania, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, że tak. Graliście w domu. Jak odbierasz to, jak się czułeś wtedy? Wiesz co, to był jeden z pierwszych koncertów online. Zaraz po rozpoczęciu moim zdaniem, bo to był chyba koniec zimy był, albo początek wiosny. I to był jeden z pierwszych, gdzie ta jeszcze ciekawość była no taka bardzo duża. Dziwiliśmy się tym wszystkim, co się dookoła dzieje, trochę to wprowadzało takie oglądanie horroru, że może to nie dzieje się naprawdę, o kurde, budźcie mnie, a z drugiej strony, o kurde, to jednak to, co w serialach widzieliśmy i oglądamy, to dzieje się naprawdę. No i ten pierwszy koncert online był takim, wow, taka podnietka była, takie podkręcenie. No teraz już nawet mamy propozycję kolejne grania koncertów online, ale ja mogę powiedzieć i tak jak to
Ja odczuwam i moi najbliżsi znajomi, że po prostu już jest już przejedzenie, przeżarcie nawet tymi wszystkimi online'owymi występami, jakimiś. No tak, tak to opowiem. Takie moje pierwsze pytanie związane z męskim graniem, bo tak jak dyrektor mówił, w piątek pojawiło się w sklepach płyta z zapisem tego koncertu. Nomen omen, jest różnica między tymi płytami, które się wcześniej pojawiały, bo wiadomo, nie ma tam oklasków de facto. A, no właśnie. Nie ma tam oklasków. Więc tego odrobinę mi brakuje, ale i tak muzyka, i właśnie a propos muzyki, bo nie wiem, czy mogę cię o to zapytać, ale chciałbym właśnie cię o to zapytać, czy wy dobieracie sami te utwory, czy ktoś wam to narzuca w ramach orkiestry, nie, męskiego grania? Zdradzę, że sami wybieramy. Każdy dorzuca do wielkiej puli, w zasadzie to na początku nie ma tej puli, każdy wrzuca swoje jakieś, zazwyczaj to są 3-4 propozycje, które tworzą później całą listę koncertową, tak. Mhm. Ja dałem 3 utwory, moje przeszły 2. Które? Reszta są różne. Płomą góry. To w zasadzie Płomą Góry i Korowód. Już to chciałem. A może to nie będę zdradzał, bo może kiedyś. Kiedyś go nagrasz. Może tak. Ale powiem szczerze, no dobór utworów jest dosyć ciekawy, bo i tam Warius Mangs. Tak, to akurat Daria wybrała i chciała bardzo to zawsze wykonać. Świetnie, świetnie wykonane w ogóle, rewelacja. Igo chciał zawsze był na nowy song. Także to wszystko, także to były takie małe fantazje spełniane. No i Manam. Tak, to było Darii też dużą miała chętkę na wykonanie tego. No zmierzyć się z takim utworem to naprawdę trzeba być dobrą wokalistką, nie? Ja nie jestem w ogóle fanem wykonywania czyichś utworów. Wynika to i z lenistwa, bo nie chciało mi się nigdy uczyć czyichś utworów i tekstów. I też z tego, że no, łatwo dokonać pewnej profanacji. I zawsze gdzieś tam trochę się, no i cykałem się trochę, no bo to jednak mamy pewne wyobrażenia, pewne skojarzenia, pewne utwory zostają w nas, towarzyszą nam w jakichś sytuacjach gorszych, lepszych. No i wiesz, takie remake'i nie są do końca zawsze, nie zawsze fajnie wychodzą, a ja spotykałem się raczej z takimi gorzej wychodzącymi, natomiast no odważyłem się, zrobiliśmy to i jest. Okej, okay, dobra, jeszcze wrócimy do męskiego grania, ale myślę, że moglibyśmy przejść do pytań, które przygotowali nasi uczniowie. Zacznijmy od Hani Gablik. Haniu, zadaj pierwsze pytanie, proszę bardzo. No to, czy był pan się taki moment, kiedy zrozumiał pan, A mówmy do Hania, zrozumiał... mówmy do siebie po imieniu, okej? Okay? Ja się tak staram, to jest z wami. Pojawił się taki moment, kiedy zrozumiałeś, że muzyka tak właśnie zaczęła coś się zajmować. Chyba to się teraz dzieje dopiero. Mam 36 lat, od dwóch ponad lat, brzydko mówiąc, utrzymuję się z grania i z tego wszystkiego około muzycznego. Przynosi mi to zyski materialne, chociaż nie tylko, ale mówimy tutaj o rzeczach, które bardzo umożliwiają i bardzo pomagają. No bo jednak w momencie, kiedy nie dostajesz profitów, nie zarabiasz na tym, co robisz, no to prędzej czy później, kurde, albo to rzucasz, albo go szkniejesz, albo kiśniesz. No i wydaje mi się, że od momentu, kiedy tak dostawałem te wszystkie głaski, to było wszystko fajne, super, to było wszystko dobre, ale w momencie, kiedy zostało to okraszone pewną wypłatą, bo to jest jakaś tam praca, to dopiero stwierdziłem, że tak, okej, mogę. No bo to też wynika z takiego czegoś, że ja lubię mieć taką stabilność, pewność. Muzyka jest bardzo ważna dla mnie, natomiast to nie jest priorytet. Tak. I przekonałem się tym bardziej o tym i umocniłem się w tym moim przekonaniu podczas pandemii, że oczywiście cały czas będę robił muzykę, póki będę miał jako taką, jak to się mówi, wenę albo chęć, albo no nie wiem, siłę, ale to nie jest nic takiego, co ja muszę robić. Tak mi się wydaje, chociaż no nie, nigdy nie miałem odstawienia muzycznego. Dostać na przykład cold turkey po odstawieniu muzyki albo zapaści. Tak, nie chciałbym.
Może się nie da. Może jestem muzycznym narkomanem. A czy masz jakieś takie wątpliwości, żeby rozpocząć tę karierę muzyczną? Bo to jest jednak branża, do której jest strasznie ciężko się dostać. Tak. I się jakby... Wątpliwości jak wątpliwości cały czas się pojawiają. Natomiast wydaje mi się, że gdyby gdzieś tam nie było zainteresowania tym, co robię i musiałbym się, no to też jest, pokazuje się moje lenistwo i jak dużo szczęścia jest potrzebne w życiu, albo jakiegoś takiego opatrzności jakiejś, nie wiem z której strony, ale na pewno, że no, jeżeli masz kłody pod nogi, to albo idziesz, przeskakujesz je, albo odstawiasz to. Ja mam takie coś, nie wiem, nawet nie potrafię tego nazwać, bo nie wiem skąd to idzie, z dołu czy z góry. Że mam tam jakąś taką łatwość i gdzieś cały czas swoim tempem idę do przodu i nie doznałem ani nie spotkałem na swojej drodze tak bardzo toksycznych ludzi, żeby nie dało się tej toksyny zniwelować albo gdzieś tam wylać. No, dużo mam szczęścia i obserwuję też, bo moich dużo znajomych, bliskich, dalszych gra i przez wiele i robią rzeczy lepsze, są lepszymi wokalistami, gitarzystami, czy tam multi-instrumentalistami, ale gdzieś to, no, albo to nie jest czas dla nich, albo gdzieś w pewnym momencie, nie wiem, ktoś na nich nie trafił. Trudno to powiedzieć, to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja mam to szczęście, że mogę to robić i cały czas z dnia na dzień, z roku na rok widzę tą taką, może nie konsekwencję, ale takim, widzę, że to chodzenie jednak wyprofilowało mi te łydki. O co chodzi o muzykę? Okej, dzięki Haniu za pytania. Dziękuję. Za chwilę przejdziemy do Kornela Krzymowskiego. Ja mam takie pytanie, Błażej, czy płoną góry, płoną lasy, to jest takie pokłosie spotkania z Edwardem Dębickim trochę? To jest też bardzo fajna sytuacja i to spotkanie jest bardzo dla mnie ważne i do tej pory mamy kontakt, teraz trochę utrudniony, ale gdzieś tam łapiemy się na jakichś tam mediach społecznościowych i rozmawiamy, bo to jest szalenie ciekawa gorzowska persona, nie tylko gorzowska. Ale nie, płoną góry to był jeden z tych utworów, czerwony gitar, które coś mi robiły, kiedy ich słuchałem. To coś się działo. No, są takie utwory, które jeżeli już się odważę, to chciałbym wykonać. I to był właśnie jeden z tych kilku utworów. On ma jakąś taką dziwną aurę, chociaż porusza bardzo prosty, czy trudny temat, ale w płatny sposób. No, ciężko, ja nie lubię mówić o muzyce, natomiast no, ten utwór na mnie działa. Okej. Okay. Kornel Krzymowski jest z nami. Jest Kornel? Zapraszam. Cześć, Kornel. Nie zadania. Cześć, Kornel. Slaton Banks? What's up, bardzo Slaton? Dużo. Proszę cię o pytania. A propos jeszcze Edwarda Dębickiego, to jest mój sąsiad, widzę go właśnie nawet z okna. Mieszka tuż obok mnie. Nie wiem, co teraz robi. Pewnie gra na swoim ganku. Jak to robi. A moje pytanie to... Jak wyglądały początki twojej kariery i czym się inspirowałeś tworząc muzykę lub dalej się inspirujesz? Jeżeli chodzi o karierę, to jako takiej, no karierą dla mnie jest to, że mogę grać koncerty dla kilkuset, teraz już coraz więcej, no teraz coraz mniej osób, ale gdzieś doszliśmy w pewnym momencie, przedpandemicznym momencie, że udawało nam się już tam około ponad 1000 osób mieć taką koncert, dla mnie jest już super i kariera dopiero nabrała rozpędu, chociaż nie chcę mówić o rozpędzie, bo cały czas wolę ten taki trucht albo, no tu maksymalnie trucht. To dopiero pojawiło się od 2 lat gdzieś. Natomiast kiedy kariera to od 2 lat, ale pytasz się bardziej o co, że kiedy co? W sensie takie bardziej wybicie się, jak to wyglądało. Nie było jako takiego wybicia, bo to nie jest tak jak skok i w moim przypadku to jest bardziej takie powolne spadanie. Są takie zwierzęta, które wyglądają przepięknie
i skaczą, tak rozkładając, takie mają błony pomiędzy nogami i rękoma. Wiecie, co są za zwierzątka, jak się nazywają? Jedynka z biologii. To wiewiórkowo, dobra. Masz plusa. No i... Lotopałanka. Jak? Jest lotopałanka. No i właśnie. I to ja jestem bardziej taką lototołanką, gdzie po prostu gdzieś tam wystartowałem, nie wiem w którym momencie odważyłem się skoczyć i sobie tak powoli dryfuję. Nie ma takiego ani drastycznych, nie ma drastycznych ruchów za bardzo w tym, co robię. Nie ma takiego, że na przykład nagle jest hype i jestem na reklamą banku, albo nie ma takiego strzału i nagle staję, chociaż bardzo bym chciał stanąć na ściance pudelka. No, to nie ma takich strzałów, to są bardziej takie, oczywiście to są wielkie rzeczy dla mnie, że na przykład paszport polityki, to są super rzeczy, które mnie nakręcają, jak męskie granie, natomiast cały czas ktoś tam pilnuje, coś tam pilnuje moich tych takich poczynań, że co mi zaczyna się kiełkować gdzieś ta palma albo ten kaktus, to gdzieś tam ktoś to przycina, ścina albo maścią smaruje i nie ma takich wyskoków. Teraz ta pandemia, już mogłoby się wydawać, że pędzimy z tymi sankami z tej góry, z tymi lototopałankami czy innymi, natomiast zwierzątkami, natomiast cały czas coś tak, na teraz ta pandemia też przyhamowała i nagle musisz sobie, ja muszę na przykład, jak i też moi znajomi, którzy dzielili ze mną scenę i polskie sceny, natomiast no, trzeba to sobie tak powiedzieć, o kurde, są rzeczy takie i takie, no teraz nie możemy, no to trzeba coś innego robić. Tak to wygląda. Bądźmy wszyscy takimi, jak to Piotrek było? Lototomotołanka? Jakoś. Lotopałanka. Lotopałanka. Bądźmy lotopałankami. Okej, okay, dzięki. Dzięki. Ja jeszcze się odniosę a propos tego, bo mówiłeś o początku kariery. Ja tylko przypomnę, że zaczynałeś, z tego co pamiętam, w kawałku Kulki. Tak? To był twój pierwszy zespół? Ja już tego nie pamiętam. Ja mam krótką pamięć. Ja mam bardzo mały dysk mózgu i wszystkie te stare informacje, które wydają mi się nie do końca potrzebne, kasuję, żeby mieć miejsce na nowe rzeczy. Ja się śmieję, bo wczoraj przeglądałem wszystkie płyty, które mam twoje, właśnie kawałka Kulki, czy ULKR-a, czy Kobieta z Wydm, czy twoje płyty Król, i gdzieś tam poznajdywałem twoje wpisy nawet i pamiętam, jak się byłem podjarany, mimo że byłem już, jestem starszy od ciebie, kiedy mogłem podejść i powiedzieć, podpisz mi płytę. Ja cię pamiętam, Piotr, z wielu koncertów, kurde, gdzieś tam z Magnata, z jakichś takich sytuacji, tak. Gdzieś około muzycznych. Tak, no. Fajne czasy. Miłe czasy, fajne czasy, natomiast no to ja się skupiam na tym, co teraz jest. Dla mnie to jest najważniejszy czas. Świetnie. Adrian Majszak jest z nami. Adrian? Jestem. Dzień dobry. Zadaj pytanie swoje. No dzień dobry, ja bym chciał się zapytać, tak nie konkretnie muzycznie, ale jestem bardzo ciekawy, jaki jest twój ulubiony film. Może parę filmów, ale takie, które po prostu najwięcej emocji może budzą? No kurde, wiesz co, na tę chwilę opowiem fabułę tego filmu, okay. Ale nie pamiętam jego tytułu. Okay. Może mi pomożecie. Jest koleś, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, ma rodzinę i coś się dzieje takiego u niego, że w telewizji mówią, że zbliża się tornado i on przygotowuje się do tego tornada, ale przez cały film ja wiadomo, czy to jest jego choroba psychiczna, czy to tornado naprawdę idzie w kierunku tego miejsca, w którym mieszkają. Słuchaj, ja to gdzieś tam znajdę ten tytuł i wam gdzieś podwieszę, ale to pamiętam, że ten film, nie wiem czemu, ale przypomniał mi się na teraz. Kurde, nawet nie pamiętam, jak ten aktor ma. No ja mówię, mam słabą pamięć, nawet chyba teraz. Co? To jest stary film? To jest film, wydaje mi się, 2000, raczej nowy, raczej takie Sundance'owe rzeczy, które gdzieś tam, raczej kino. Ten aktor ma taki ryj nieciekawy, a zarazem interesujący. To jest amerykański film? Amerykański. Kolega mi kiedyś pokazywał taki program,
Epicentrum. Którym wpisujesz. Czekajcie, mogę na chwilę to zrobić. Albo coś takiego. Nie. To epicentrum akurat mi się kojarzy. Jak widzicie wszystko. Epicentrum, czekajcie, ja to szukam. Nie. To nie jest film katastroficzny. To jest raczej taki film moralnego niepokoju, pokazujący. Poszukam. Kolega kiedyś pokazał mi taki program, że wpisuje się główne hasła z filmu i pokazuje tytuł. Ja wpisałem chyba tytuł Tornado, Schizofrenia i coś tam, i to pokazało mi ten film. No ale dobra, to tak. Może ktoś znajdzie, a może ja sobie przypomnę. A tak dużo rzeczy oglądamy z Iwoną. Głównie korzystamy z platform streamingowych, jak wszyscy, jak większość. Teraz zmęczymy Big Mouth, czwarty sezon. Mogę przerwać? To jest Take Shelter. Z właśnie chciałem to powiedzieć. Właśnie, Take Shelter, tak. O, super, dzięki wam, przypomniałem sobie. Dzięki, Daniel. Fajnie, udało nam się dopchać. Chcesz jeszcze to drugie pytanie zadać, Adrian? Tak, tak chciałbym. Ja mam jeszcze moje drugie pytanie, to jest... Czy myślałeś kiedyś o stworzeniu jakiejś piosenki w współpracy z jakimś raperem popularnym, zwłaszcza teraz? Z takim, który by oczywiście nie każdy przypadnie do gustu tobie, ale pewnie jakiś jest może, który tak szczególnie. Około 2 lat temu miałem ostrą fazę na muzykę rap. Muzyka rap, jak to brzmi. Na około hip-hopową i wszystkie, słuchałem wszystkiego polskiego, bo to wydawało mi się, że na tamten czas było najwięcej treści, bo gdzieś tam w polskim polskim śpiewaniu, tym w piosenkach gdzieś tam nie brakowało mi fabuły, jakiejś historii i w hip-hopie znajdowałem to, chociaż to nie było tak, że całe piosenki, bardziej jakieś wersy lub zwrotki, a może refreny. Znaczy koleguję się z raperami takimi bardzo znanymi. Znaczy koleguję, to jest dużo powiedziane. Parę razy spotkaliśmy się. Na najbliżej jakiejś takiej współpracy to było z Quebo. I ja po prostu się nie wyrobiłem się. Miałem propozycję do ostatniej płyty Romantic Psycho, tak? I gdzieś tam ja po prostu zawaliłem. Gdzieś tam przespałem ten moment. Teraz coś szykuję też na nową płytę, ale nie wiadomo też, czy to wypali. Boję się trochę takich... może wyjść bardzo fajnie, taka sytuacja, takiego duetu, natomiast może wyjść strasznie komicznie. Ja też, jeżeli już miałbym robić coś takiego, to wolałbym, żeby to był cały album, jeżeli piosenka. Na tę chwilę nie mam pomysłów. No kilku... Tu mógłbym parę imion, pseudonimów wymienić. Artystycznych, ale to nie też nie o to chodzi. No, lubię tę muzykę i dużo rzeczy na mnie działa bardzo. Ostatnio nowy singiel BDS-a dla mnie bardzo fajnie zrobił. Co jeszcze ostatnio na mnie dobrze wrażenie? Ja Palucha uwielbiam. Gdzieś tam podoba mi się w nim to, że on po prostu śpiewa. No, fakt, jest mizoginem, jest trochę taki no... rasistowsko-homofobiczny, ale no też ci raperzy się trochę zmieniają, nie? Gdzieś tam no, widzą, że jednak jest, ale no gdzieś tam szukają i tak jakiegoś tam formy dialogu, spotkania z tym nowym czymś, co powstaje, no i fajnie. Dzięki, Adrian. Dziękuję. Ja tylko dopowiem, że ostatnio kręci mnie bardzo ostatnia płyta składu Problem. Taki trochę wycieczka w stare czasy, takie lata 90., początek wolności w naszym kraju i bardzo fajne nawiązania. Ja mam z Problemem problem. Znam Oskara, znam Steza i ten, i znaczy nie, tak parę razy się przeciliśmy z nami, to jest dużo powiedziane, ale mam problem, bo ja lubię brutalność bardzo, ale wolę to w filmach oglądać. Ja nie lubię takiej słownej pornografii. Wolę normalną pornografię, jeżeli już o tym mówimy. Wolę, to jest złe słowo powiedziane. Niech to, co jest w filmach, zostanie... Te bajki mnie jakoś trochę tak krzywią. Ten seksizm taki. Ja sam jestem seksistą w wielu aspektach, w jednym.
ale no jakoś to mi się nie podoba. Ale jeżeli chodzi o muzyczne i pisarstwo, to jest cudo, to jest cudo. Można po prostu czegoś nie lubić. Pewnie. Martyna Rachuba jest z nami. Martyna? Jestem. Zapraszam cię do zadania pytania naszego gościowi. To ja mam pytanie. Ojej. Zapytaj o teksty. Ja mam takie pytanie, czy masz może jakieś złote zasady do stworzenia tekstu, który będzie się wyróżniał na tle innych piosenek? Nie mam, kurde, jakbym miał takie zasady, to już dawno by wydałbym poradnik, jak napisać super piosenkę i móc siedzieć sobie w domu i robić te rzeczy, które się lubi, tylko nie ma patentu. Ja od lat mam ten sam, nie ma patentu, żeby trafić w gusta lub też gdzieś tam pod strzechy tego zainteresowania. Natomiast no, ja mam ten patent taki, że nie mam patentu. Nie. Mam technikę, ale widzę, że ona też w pewnym momencie może też się skończyć. Kurczę, nie mam patentu. Nie mam patentu, bo też czuję się w pewnym momencie w tym moim pisaniu też czuję się, że to nie jest taki level, jaki chciałbym może słuchać. Nie wiem, czy sam bym słuchał swoich tekstów, kiedy bym ich nie pisał. Czy by mi się to podobało? Trudno mi powiedzieć. Mam takie myślenie, że one są bardzo ważne, są jakimiś tam, jeszcze powtarzam w kółko, impresjami, jakimiś tam wyciętymi z kontekstu małymi historyjkami, ale ja, może powiem, jakich ja tekstów nie lubię. Nie lubię rozwlekłej fabuły, nie lubię kiedy pojawia się jakaś zbyt szczegółowo opowiedziana historia. Lubię niedopowiedzenia, lubię rzeczy, które usłyszysz i w momencie, kiedy to słyszysz, pewne słowa, pewne zbitki wyrazów tworzą we mnie jakieś zupełnie inne sytuacje, czasami nowe sytuacje. Nie lubię takich rzeczy, które dosłownie mówią mi, pokazują mi kierunek patrzenia, czy to wykonawcy, czy też całego zespołu. Takich rzeczy nie lubię. Wiem, że to nie jest odpowiedź na twoje pytanie, ale no, przepraszam. Jak już napiszę książkę i odkryję przede wszystkim, jak napisać super piosenkę, to wtedy to wszystko będzie w rozdziale, jak napisać super tekst. Dzięki bardzo. Wrócimy do ciebie, Martyna, jeszcze. Dzięki bardzo, Martyna. Dziękuję bardzo. Gdybyś miał taką zasadę złotą, to może byś już wydał The Best Of. Słuchaj, nie kuś, bo coś takiego szykuję. To nie jest śmieszne. Właśnie, a propos, płytę w marcu wydajesz nową, tak? Mogę to zdradzić, czy nie? Jest taki plan, że jeżeli wszystko pójdzie, a idzie na razie dobrze, i okiełznamy tego potwora, którego udało nam się, którego w trakcie jesteśmy tworzenia, bo to powstało ponad 20 utworów i też ciężko to, zawsze pracowałem nad około 10 utworami naraz, co też nie jest taką do końca łatwą rzeczą, żeby ubrać to w jeden taki, może nie strój, ale jakiś klimat nadać temu podobny. No, o to, żeby to była zwarta płyta. No to i walczymy. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że w marcu to jest dobry czas. Okej, okay. Kasia Kosicka-Olkowska poprosiła mnie o zadanie pytań. Kaja, jesteś? Kaja. Jestem. Kaja, zapraszam cię. To chciałabym się spytać, jaka jest najskuteczniejsza według ciebie droga do osiągnięcia sukcesu? Czy lepiej iść do jakiegoś talent show, czy wstawiać jakieś filmy na YouTube'a? To jest moje pierwsze pytanie, jeszcze na chwilę przejdę do drugiego. Dobra. Nie mam pojęcia. Obserwując całą scenę internetową, bo jednak tutaj chyba wszystko się zaczyna, począwszy od YouTube'a i tych wszystkich, teraz TikToki, kusi mnie to, bo jestem nieodkrytym tancerzem, natomiast nie o to chodzi. Jest dużo platform, jest dużo płaszczyzn, na których można się zaprezentować. W Polsce, nie mówię już na świecie, ale w Polsce jest tyle ludzi, którzy mają różne potrzeby, że każdy może znaleźć, może to brzmi trochę
utopijnie, ale każdy potem może znaleźć jakąś, kurde, jakąś stronę, jakąś płaszczyznę, która akurat go zaspokaja. I wiesz, no, ja mogę tylko powiedzieć, jak to jest z mojej strony. Tak jak już wcześniej mówiłem, nie było żadnego, chyba przede wszystkim teraz wymyśliłem coś takiego. Nie można się za bardzo nakręcać. I może te coachingowe podręczniki mówią nam, żeby stawiać sobie wyżej cel niż skaczemy, stawiać sobie większe, coraz trudniejsze rzeczy do zrobienia. Na moim przykładzie może to nie jest pedagogiczne, a w zasadzie to może nawet nie jest dobre. Ja nie dawałem sobie jakichś takich, nie stawiałem sobie wyżej poprzeczek niż potrafię usiąść chyba, już nawet nie mówimy o skoku. Raczej wybierałem sobie rzeczy łatwe. I to wynika też kolejny raz z lenistwa. No, może tutaj jest to reklamą jestem lenistwa, co nie jest dobre, ale no, jeżeli lepiej się chyba fajnie zaskoczyć, niżeli ciężko zawieść. No, może to jest słabe i takie podejście, no słabe podejście, natomiast no, ja takie mam i sobie tym bardziej się tak umówię, o kurde, naprawdę? O, fajnie, dziękuję. O, wolę takie mieć emocje, niżeli o cholera, tym razem się nie udało, może następnym razem się uda. Aha, okej. Okay. To jeszcze mam drugie pytanie. Jakie są według Ciebie kluczowe cechy charakteru, żeby zdobyć sukces? Wiesz co, no, obserwując moich najbliższych, którzy gdzieś tam tworzą i udaje im się, no to determinacja, pewna zawziętość, pewne takie cały czas parcie do przodu, a natomiast patrząc tutaj na mnie osobiście, no to jest wręcz odwrotnie. Czyli nie ma zasady. Dla mnie to jest po prostu no, super, że możemy sobie tutaj w 30 osób porozmawiać i dla mnie to jest wow. No i chyba się trzeba cieszyć. Cieszyć? To jest dobre słowo? Nie, cofam to. Słuchaj, trzeba sobie po prostu, no nie wiem, tak jak powiedziałem, już się zakręciłem. Hej. Okej, dziękuję. Dzięki bardzo. Piotr Micianiec też chciałby zadać pytanie. Piotrek, proszę bardzo. A więc, czy słuchałeś muzyki klasycznej i co o niej sądzisz? Słuchałem muzyki klasycznej i słucham muzyki klasycznej. Sądzę, że to jest bardzo dobra muzyka. No nie, cofam to. Dla mnie odkrycie z muzyki klasycznej to Józef Jakub Orliński, kontratenor, ze świetnymi dwoma albumami. Jestem jego wielkim fanem i to z muzyki klasycznej teraz tylko katuje. Jeżeli chodzi o klasyku, bo on wykonuje klasyczne rzeczy, jakieś tam opery barokowe, wyciąga jakieś starocie. No, my lubimy na przykład jak w kuchni na przykład radio, odkryliśmy takie stare radio, no i szukaliśmy po falach czegoś, co może być muzyką tła, zarazem trochę kręcić, ale jednak nie. To tak, no tak, słuchaliśmy takiej stacji, gdzie nie trzeba będzie ani podgłaśniać, ani wyciszać. I właśnie, no, jeżeli chodzi o dwójkę, program Polskiego Radia Drugi, to jest chyba takie radio, które po prostu działa na zasadzie takiego lekkiego mruczenia i przyjemnego brzęczenia. Tak. Nie mam wiedzy na temat muzyki klasycznej, takiej akademickiej. Dzięki Piotrze. Amelia Korbanek. Jest Amelia. O, to ja. No to o, cześć. Hej. No to ja mam takie dwa pytania. W sumie, bo moje dwa wcześniejsze były zdane, to nie ma co powtarzać. To kim byś był, jeżeli nie muzykiem? Czy interesuje cię może coś jeszcze poza muzyką, co kochasz robić? Lubię zwierzęta. I ostatnio wymyśliłem coś takiego też utopijnego, moja żona mnie skrytykowała, ale pomyślałem, że mógłbym, bo mamy trochę więcej takiego terenu, gdzie mógłbym na przykład hodować sarenki, które na przykład miały wypadek i nie mają nóg, albo najlepiej jednej nogi, przepraszam za te, które mają więcej, mają mniej, ale no wiecie o co chodzi. Takie dzikie zwierzęta, które musisz zadbać. Schronisk jest dużo, a takich schronisk dla sarenek jest chyba mało.
Wydaje mi się, że skupiłbym się na schronisku dla trójnogich sarenek. Sorry, ktoś musi założyć schronisko dla dwunogich sarenek. Ja założę tylko dla trzech, bo nie mam tyle kompetencji. Co, Marcel? Mówię, że tu w Bogdańcu jest dużo sarenek, więc by było roboty. Jest w Bogdańcu, jest. I nawet jak się jeździ tutaj tymi takimi drogami, to widziałem, że dwie osoby mają takie, właśnie stąd pojawił się mój pomysł. Mają właśnie za płotami i czteronożne sarenki, także... Czyli dwunogi byś nie przyjął? Nie, no przyjąłbym, tylko to, kurczę, trzeba też sił na zamiary brać, o tym, co mówiłem wcześniej. Dwunożna sarna to jest, kurde, ciężka robota. Trójnożna jeszcze jest jakoś ten... Pewnie widzieliście te filmiki, że są pieski i kotki bez łapek i mają takie na przykład kółeczka, nie? Ja nie mam takiego, fajnie, jak wszyscy kiwają głową, pewnie wszyscy widzieliśmy. No i tu trzeba mieć teren płaski, żeby takie kółeczka zamontować, no żeby to nie było wypadku. No to ciężkie, no ale trójnożne, tak. Okej, okay. To mam jeszcze jedno pytanko poza trójnożnymi sarenkami. Hmm. Czy są jacyś zagraniczni albo polscy artyści, z którymi może chciałbyś kiedyś współpracować? Nie wiem jak kiedyś, ale w tym roku udało mi się współpracować z bardzo fajnymi artystami, już nie licząc Darię i Igora, ale udało mi się z Walusiem Kraksakryzysem, a.k.a. Romy z Mississippi, zrobić wspólny utwór, który jest właśnie na płycie Męskiego Grania, tuż przed północą tytuł. I jeszcze będę miał jeden featuring z pewną wokalistką nowoczesną R&B, nowoczesnego R&B polską, ale ten singer, nie zdradzę kto to jest, ale będzie to coś takiego jak połączenie muzyki z Jamesa Bonda nie wiem jeszcze, z czymś dziwnym. Tak. Ale nie mam pomysłów, że o kurde, chciałbym, ostatnio wymyśliłem, ale to już w takim stanie wskazującym, że chciałbym płytę nagrać z Nergalem. Ale rano jak się obudziłem, to od razu wykasowałem tą notatkę z komórki. Dzięki, Amelia. Karolina Trojanowska jest może? Tak, jestem. To zapraszam cię. Cześć. Cześć. Ja mam pytanie do ciebie tak od strony tych najbliższych. Jak twoi rodzice reagują na twoją twórczość, czy wspierają, czy jednak może nie popierają tej takiej twojej artystycznej duszy? Nie chcą, żeby tego, nie, żartuję. Jest tak, że zawsze miałem przyzwolenie na tworzenie, miałem podane narzędzia, dostawałem narzędzia bez problemu, którymi, czyli chodzi w tym przypadku edukacja jakaś muzyczna, i instrumenty, natomiast no zawsze tak trochę mnie tak to jest na tej zasadzie, jak uczysz się jeździć na prawej jazdy, ja jestem w trakcie od kilku lat i jeździ z tobą pan albo pani albo ktoś i ma swój hamulec. I to jest na tej zasadzie, że mówili mi, okej, okay, pojedź teraz tam, ale tam nie wierzę, jest Kijowo, ale jak już wiesz, gdzieś tam jest, to raczej jest ten hamulec, pojawia się i hamuje. No, ale jest taki, ale są zawsze przy mnie, wspierają, natomiast no nie wyskakują też jak ja, tak samo jak ja nie wyskakują, w tym sensie, że kurde, musisz robić więcej, musisz być wszędzie. Na tej zasadzie. Raczej są, co tam słychać, i koniec. O, dziękuję. Wspierają, tak. Mam jeszcze dziękuję. Drugie pytanie Proszę. Do takiego samego tworzenia. Czy pisanie ówczesnych kawałków zajmuje ci mniej czasu niż tych z początku kariery, czy jednak ta presja społeczna i rozpoznawalność wywierają na tobie i potrzebują tego większego zaangażowania i poświęcenia czasu? Czekaj, bo nie zrozumiałem. Jeszcze raz. Czy pisanie... Czy zmienił się styl pisania moich piosenek, bo chcę na przykład dojść do łatwiejsze rzeczy robić, albo bardziej takie
No nie wiem, takie, które się sprzedadzą, tak o to ci chodzi? Tak. Okej. Okay. Trochę tak i trochę nie. Bo z jednej strony jestem fanem tej takiej produkcji, która jest nastawiona wyłącznie na zysk, czyli takie eskowe rzeczy, typowo rzeczy w RMF-ie, co lecą, takie, które po prostu mają zawierać jakąś, w pewnej sekundzie powinien się pojawić główny motyw muzyczny, to jest taka jakaś psychologia taka muzyczna, gdzieś tam w pewnym momencie musi się pojawić ten refren, nie za późno, nie może być za długie intro, to mnie kręci. Taka produkcja, która jednak jakieś wykorzystuje patenty, które zainteresują więcej osób. Natomiast no, jeżeli wykorzystuje te patenty, to one są elementami i dodaje je do kompozycji, które wcześniej powstają. I to są tylko tak kwestie względem, że na przykład intro, które normalnie chciałem, gdzieś tam nagrałem i trwało na przykład minutę, teraz trwa, no nie wiem, pół minuty, a jest nawiązane na końcu, na przykład powtórzone, jest outrem. No to są takie rzeczy, które nie robię na pewno rzeczy, wbrew sobie. I to, o, to jest też gdzieś tam podpisuje się i też jest odpowiedź na wcześniejsze pytania. Nigdy nie zrobiłem, a w zasadzie jeżeli zrobiłem, to mój mózg wykasował tę czynność, ale nie zrobiłem coś wbrew sobie, jeżeli chodzi o muzykę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Okej, Filip Dąbrowski jesteś, widzę cię. Tak, jestem. Cześć Filip. Dzień dobry, cześć. No to ja mam również takie dwa pytania. Jedno stricte związane z muzyką, drugie nie. Więc pierwsze pytanie, czy pandemia sprawiła, że masz więcej dni bez weny, dni, w których nie może ci wpaść nic do głowy i tworzenie jest mozolne i utrudnione, czy może jednak sprawiła ona, że masz więcej czasu z samym sobą i łatwiej się jest ci odnaleźć w takiej atmosferze i łatwiej ci się tworzy? Jeżeli bym pracował, nie byłbym w tym momencie, co jestem, to znaczy inaczej, gdybym miał pracę taką jak wcześniej, czyli jak pracowałem w jakimś sklepie, i pojawiłaby się pandemia, no to dawałoby mi to więcej wolnego czasu, czy też... No tak, ale odkryłem coś takiego i to już nawet nie chodzi o ten stan, który teraz jest dookoła wszędzie. Natomiast ile masz czasu i jak dużo byś miał, nie miał czasu, to i tak gdzieś tam będziesz robił tyle, ile. Na moim przykładzie, jeszcze raz, bo trochę się zakręciłem. Sprawa wygląda tak, że jak pracowałem, to popełniałem tyle samo utworów, pisałem tyle samo rzeczy, gdzieś tam nagrywałem. Jak w momencie, kiedy oddałem się, brzydko mówiąc, muzyce i nie pracowałem, tak nie chodziłem tak do pracy w jakimś godzinowym takim metru. Natomiast jeśli chodzi o... Tak, to jest odpowiedź na moje pytanie. Nie ma... Ile bym nie miał czasu, to i tak te moje lenistwo, czy te rzeczy, które chcę po prostu, takie głupie przyjemności, jak oglądanie seriali, czy gdzieś tam wyprawa na wał, czy do miasta, czy spotkanie ze znajomymi, czy przede wszystkim no spędzanie czasu z Iwoną, no to to i tak wygra zawsze. No. Trzeba znaleźć, jak to Andrzej Piaseczny, a.k.a. Piasek, złoty środek. Nie jest to łatwe. Ja jeszcze nie znalazłem, ale może kiedyś mi się uda. Rozumiem. I moje drugie pytanie. No, jesteśmy tu około, nie wiem, może 30, coś koło tego uczniów, więc 40, moje pytanie... 40. O, jeszcze lepiej. Moje pytanie jest, jakim ty byłeś uczniem i jak wspominasz swoje szkolne lata, czy może masz jakąś historię śmieszną, którą może masz nam do opowiedzenia? Mam bardzo dużo śmiesznych historii, ale nie mogę wam opowiedzieć ich, bo to jest na zajęciach chyba, nie? I to by w ogóle nie było pedagogiczne. Natomiast ja nie... Super, powiem tak, to był... czas, na pewno, który gdzieś tam profilował mnie i na pewno wpłynął na to, kim teraz jestem.
Natomiast czasy licealne, czy też szkoły podstawowej, nie są moimi takimi ulubionymi czasami. Nie jest to, nawiązując do serialu, który teraz oglądam, Big Mouth, ale nie jest też to Stranger Things. No słuchajcie, no, ja nie jestem fanem tego czasu, kiedy chodziłem do liceum, czy tam do podstawówki. Raczej tego nie wspominam. Nie to, że byłem krzywdzony, czy ja krzywdziłem, czy jakieś to były traumy. Na pewno było, powiem, zabrzmi jak stary dziad, ale ja tylko mogę podziękować, nie wiem komu, z góry czy z dołu, że za moich czasów, ja czekałem na ten moment, kiedy trochę powiem, za moich czasów w liceum nie było telefonów z aparatami, z kamerkami, nie było... Ktoś przyniósł aparat cyfrowy, no to okej, okay, no to zrobił zdjęcie, ale nikt... Ja bym chyba nie chodził do szkoły. Sorry, chodźcie do szkoły, uczcie się, bo coś tam i coś tam, coś tam. Natomiast, no, ja bym nie chciał, żeby... Kurde, widziałem dużo filmów, może znam tylko to z ekranów, ale no, te komórki... Ja też mam komórkę, uwielbiam, jestem uzależniony od mediów społecznościowych i korzystania z telefonu. Natomiast wyobrażam sobie same takie straszne rzeczy, które sam bym robił, na przykład kręcenie kogoś, jak się wywrócił, albo no takie sytuacje prankowe, nie? To kurde, to mnie przeraża. Parę osób zniesie to, ale ja nie wiem, czy ja bym zniósł, na przykład gdyby moje zdjęcie na golasa. No teraz to już nie jest problem, bo teraz już jestem, nie zależy mi na... Zależy mi na tym, żeby tylko podobać się swojej żonie, natomiast no gdzieś tam, wiesz, podczas... No, wiecie, o co chodzi, chyba nie muszę tego tłumaczyć, nie? You know. Tak. You know. Tak. Okej, dzięki Filip. Dzięki. Ja tylko jedno zdanie, znaczy jedno pytanie, mam nadzieję, że odpowiesz albo nie. Jednym zdaniem, jak wspominasz wizytę u Kuby Wojewódzkiego? Bardzo fajnie. Ja miałem mieszane zdanie co do tej osoby. Nie mówię, oglądałem kiedyś więcej, później, teraz trochę mniej. Natomiast kiedy poznałem, mogę powiedzieć Kubę, bo go poznałem, to okazał się super kolesiem, bardzo inteligentny. W tym moim całym takim lekkim rozszczepaniu, przepraszam, zauważyłem, że jest bardzo spostrzegawczą i, no już jak mówiłem wcześniej, inteligentną osobą, która wie, jak zaspokoić potrzeby odbiorcy. Mm-hmm. Tak, prawda. Który wie, jak zarobić kupę kasy i żyć tak, jak się chce. Może te programy nie grzeszą jakąś tam, wiecie, no wiadomo, czym nie grzeszą, ale no, to jest to, co odbiorca chce. Takie mamy, tacy ojcowie, takie babcie, tacy dziadkowie chcą usłyszeć czasami rzeczy, które sami nie odważą się powiedzieć. Tak było zawsze i tak będzie. I Kuba Wojewódzki coś takiego robi. No, gdzieś tam, jak też no, ci nasi rodzice nie korzystają tak bardzo z YouTube'a jak my i z mediów społecznościowych, chociaż to nie chcę generalizować. I oczywiście można znaleźć na YouTubie fajne rzeczy, które po prostu graniczą z dobrym smakiem, ale jednak są zabawne. Poruszają trudne tematy, ale zarazem są zabawne. A na takiej platformie, na takiej płaszczyźnie takiego oglądania wieczornego telewizji, taki Kuba Wojewódzki jest potrzebny, bo jest takim wentylem dla takich, właśnie mówię, osób starszych. No i przy okazji nauczyłeś go grać na gitarze. No. Tam jeden chwycił. Powiedzmy, że tak. Tak, ale widać było, że to trochę umiał więcej, ale jednak nie chciał zaprezentować. On po prostu chciał zagrać takiego, który no, nie umie grać, no i nigdy się nie nauczy. No. Widzisz to trochę tak jak ja, że lepiej, o kurde, czyli nauczył się jednego chwytu, tak jak ty mówisz, jeżeli powiedzieć, że o, nie umie grać. Dobrze, Dominika Ławońska, jest Dominika z nami? Jest. Tak, jestem. Dominika, to pytanie z tą ulicą zadaj, bo to jest ciekawe. Jak ludzie reagują na ciebie, jak idziesz na ulicy? Czy traktują cię w sumie jak takiego celebrytę, czy przechodzą koło ciebie normalnie? Raz dostałem w barze Bartosz za darmo naleśniki. No i nawet surówki.
Nie lubię tego, cieszę się, że są te maseczki, to znaczy nie cieszę się, ale no gdzieś tam ta rozpoznawalność jest większa, natomiast nie mam z tym problemu. To jest, ja cały czas jednak jestem mało rozpoznawalną osobą i o dziwo już kiedyś o tym mówiłem, że w Gorzowie mniej osób rozpoznaje niż na przykład w miastach, w których gdzieś tam byliśmy, bywaliśmy, czy Warszawa, czy Trójmiasto, czy na przykład Poznań. Więcej spotykaliśmy tam osób, które rozpoznają nas. Gorzów jest specyficznym miastem, ale dobra, o tym nie mówmy. Nie mam z tym problemu. Nie mam z tym problemu, bo nie jestem tak bardzo rozpoznawalną osobą. I cieszę się też z tego powodu. Oczywiście panie ze sklepu mnie kojarzą, albo sąsiedzi, albo kilka osób jeszcze. Natomiast no, nie jest to jakieś tam, nie jest to uciążliwe. Okej, dzięki Dominika. Chcesz jeszcze drugie pytanie dodać? Dzięki Dominika. Te pytania, które już wymyśliłam, to już padły i nie chcę powtarzać. Dobrze, okej. Super, dzięki bardzo. To teraz Marcel Czaplicki. Marcel, ty miałeś takie jedno fajne pytanie, bo to drugie Marcel, było... Marcel, co ty masz za plecami? Gdzie ty jesteś? No ja jestem normalnie. To jest Bogdaniec, tylko po prostu ta jego wschodnia część. Bo ja patrzę w drugą stronę, mamy tam ocean w drugą stronę. Rozumiem, okej. Ja mam pytanie, co było dla pana inspiracją największą taką? Do tworzenia i w ogóle zaczęcia przygody z muzyką? Inspiracją? Nie mam takich bezpośrednich inspiracji. Czasami jest to po prostu jakieś takie luźne dialogi, które gdzieś zasłyszę, albo gdzieś jakieś motywy muzyczne, które mnie gdzieś zainspirują, ale to jest wszystko podświadomie. No, mam tak czasami, że słyszę, jestem na koncercie, bywałem na koncertach i słyszałem, kurde, ale to ma coś w sobie, że miałem chęć wrócić do domu i grać. Nie zgapiać, nie nawiązywać, tylko po prostu nakręcało mnie do działania. Nie mam takich inspiracji, że chcę na przykład, o kurde, ale solówka, chcę zagrać jak ten koleś, nie? Tylko bardziej, kurde, ale już bym sobie pograł, dawno nie grałem. Lubię takie, takie bodźce. No właśnie coś takiego, taka motywacja, że widzisz, tak. coś fajnego i mówisz, ja też chcę zrobić coś fajnego. Nie to samo, nie nawet podobne, tylko sam fakt robienia czegoś. Tak. Taką inspirację lubię, taką motywację, jak mówisz. No dokładnie. Czyli odkryliśmy to. Tak mam. Jakby jeszcze drugie pytanie, jakie masz plany dotyczące muzyki od naszej przyszłości? Jeszcze masz jakieś takie dalsze, bliższe? Na pewno będzie jeszcze jeden taki featuring mój z pewną wokalistką R&B, jak już wspomniałem. Przygotowujemy płytę, która już jest prawie już widać, o co nam chodziło. A w zasadzie nie o co nam chodziło, tylko co żeśmy zrobili, poczynili. Tylko mogę mówić o rzeczach, które chciałbym, żeby były, czyli chcę grać koncerty. Chciałbym, żeby na wiosnę wyszła płyta, ale nie tyle co wyszła płyta, co moglibyśmy ten materiał prezentować wszystkim. Moglibyśmy zagrać te koncerty i w tych miejscach, w których nie udało nam się zagrać przez wiadomo co. Tak, tylko to może powiem, że o moich życzeniach. To jest moje życzenie. Może nie fantazja, marzenie nie, ale chciałbym już grać. Okay. Chciałem spotkać się z zespołem, z przyjaciółmi w różnych miastach i po prostu dużo osób może nie przeżyć tych powrotów, tak mi się wydaje. Jak już się spotkają z tymi ludźmi, na których tak czekali i gdzieś po prostu ta euforia wybuchnie głowami. Super. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Dzięki Marcel. Oliwia. Dzięki Marcel. Oliwia Jaczyńska, to jedno pytanie, jakbyś mogła zadać. Jesteś Oliwia? Jestem. Dodaj to jedno pytanie, bo mamy coraz mniej czasu, a jest jeszcze parę osób. To myślę, że pytanie, to co najbardziej chciałam, to już padło, ale to może zapytam, kto jest twoim takim autorytetem, a kto takim ulubionym wykonawcą aktualnie? Ulubionym wykonawcą jest na pewno mój dobry kolega Waluś Kraksa Kryzys, który
którego płytę słyszałem już przedpremierowo i jest po prostu cudowna i nikt tak nie pisze jak on. Wydał wcześniejszą płytę Miły Młody Człowiek, tak się nazywa? Nie pamiętam, chyba tak, ale Walusz Kraksa Kryzys. Super teksty, super energia. To młody facet, bo nawet nie wiem ile ma lat, ale wolę nie wiedzieć. I tak, a autorytety muzyczne? Może być muzyczne i może być też z życia codziennego, może tak. Muzycznych nie mam, bo ani mi nie po drodze do jakiegoś takiego technicznego solówkarstwa i popadania w codzienne ćwiczenia i gdzieś mówię, o kurde, ale on gra fajnie szybko, szybko, szybko. Nie, nigdy nie chciałem grać szybko, ani nie chciałem grać super poprawnie, technicznie, po prostu zawsze chciałem po prostu wyrażać pewne, a w zasadzie nie wiem co chciałem, ale chciałem coś może chciałem i coś mi się udało, może, a może nie. A tak z życia codziennego, kurde, to są najbliżsi, którzy sobie, może brzmi jak Błażej o Coelho, ale no, którzy, wiesz, codziennie z jakiejś mamy mniejsze i większe rzeczy do przeskoczenia, a nogi coraz są, kolana coraz bardziej bolą przy skokach i skłonach, biodra, plecy. No i jak sobie radzimy w tych czasach, w tych czasach najbliżsi i ci, którzy muszą sobie radzić z tą sytuacją, bo kurde, od lat nigdy, nie, no były takie sytuacje, ale w moim życiu nie było takiej sytuacji, jak jest teraz. Sytuacja jest iście, no, nie wiem, czy wolałbym, żeby zmieniali się osoby zarażone, zmieniały się w zombie, chyba nie. Ale no jest filmowa sytuacja i straszna i jak radzą sobie najbliżsi moi i ci dalsi, to chyba są autorytety na tę chwilę. Ci, którzy sobie radzą, no to są autorytetami. Ci, którzy sobie mniej radzą, no też to obserwuję, ale już jako taka nauka i lekcja. Dzięki, Olivia. Dziękuję. Ja myślę, że w tym miejscu też moglibyśmy... No i żółwie ninja. O, no, moglibyśmy oczywiście pozdrowić ważnych bohaterów dla wszystkich, czyli wszystkich ze służby zdrowia, pielęgniarki, lekarzy, ratowników medycznych, salowe. To osoby, które teraz mają bardzo ciężko i myślę, że warto ich wspierać i myśleć o nich codziennie. Maria Tudor też ma pytania. Mario? Tak, jestem. Cześć. To moje pytanie brzmi, cześć, jak zacząć swoją przygodę z kompozycją? Może jakieś rady dla początkujących multiinstrumentalistów, jakieś programy dla kogoś, żeby zacząć? Okej. Ja opowiem, jak u mnie to się zaczynało. Ja miałem zawsze problem z rejestracją. W dzisiejszych czasach nie ma, bo ja miałem taki kaseciak, który nagrywał rekord z playem, naciskasz i nagrywasz. Teraz są komórki, dyktafony, programy do edytowania i nagrywania. I to jest najmniejszy problem. Ja zaczynałem od takiego podstawy. Komputer jest i chyba będzie zawsze takim główną bazą, która ułatwia mi, bardzo ułatwia, bo to dążymy do tego, żeby złapać pewną chwilę. Najczęściej pierwsze rzeczy, które mówię o sobie, popełniam, są najlepszymi rzeczami. Potem dodaję, nawarstwiam kolejne rzeczy, dodaję, a i tak wracam do tego korzenia, bo i tak coś zostanie oczywiście, ale jednak no, tak jest w moim przypadku. Nie musi tak być, to nie jest zasada. Ja lubię budować strukturę właśnie nawarstwiając, a potem odwrotność nawarstwiania, czyli odwarstwianie, nie, żartuję, nie ma tego słowa. No i dobra, no i o to chodzi, że korzystałem z jakiegoś Cool Edita, Fruity Loops przez wiele lat. Teraz pracuję na Abletonie. To są programy, które pozwalają mi nie dość, że zarejestrować na przykład główny motyw, o który mi chodzi. Na przykład mam na przykładzie gitary i linii melodycznej. Gram na przykład sobie jakiś motyw, który wymyśliłem. Ja najczęściej robię tak, że podpinam to później do jakiegoś interfejsu. Interfejs to jest urządzenie, które umożliwia podpięcie mikrofonu lub też kabla gitarowego lub innego instrumentu, żeby podłączyć go do komputera, szybko będę mówił, tak jak na reklamach końca, żeby nagrać pewny motyw. I nagrywam ten motyw główny, lub też dwa, lub też kilka.
jakąś linię melodyczną, która na początku jest śpiewana w języku nieznanym i potem, jeżeli mam to do jakiegoś tempa dogranego, potem sobie dodaję w kolejnych ścieżkach. I to jest cała moja filozofia. A jak, czy ktoś będzie to nagrywał bezpośrednio, jakim... Nie, inaczej nie wiem. Są różne patenty na to, a to jest, opowiedziałem o swoim patencie. Oczywiście wcześniej trzeba wymyślić i wymęczyć na jakimś, chociaż nie trzeba w dzisiejszych czasach umieć na niczym grać. Nigdy nie trzeba było. Nie wiem. Tu skończę. FL Studio, be like. FL Studio zawsze. Normalnie. Okej, okay. A drugie pytanie, Maria? Drugie pytanie mam jeszcze takie. Zastanawiam się, dlaczego pański fandom nazywa się Tygryski. To jest bardzo urocza nazwa, abstrahując. Chyba tylko dlatego, że to jest urocza nazwa, ale też dlatego, że tygrysy są bardzo ciekawymi zwierzętami. To powstało zupełnie przypadkowo, to nazewnictwo. I na początku było wystosowane do ludzi, z którymi jestem blisko. To było chyba nad Jeziorem Długim, płynęliśmy kajakiem, dużą ekipą i pozdrawialiśmy przepływających, nie wiem dlaczego, może te przesmyki kojarzyły nam się z jakąś dżunglą, nie pamiętam dokładnie tej sytuacji, ale tam witaliśmy się z przepływającymi obok osobami korzystającymi ze sprzętów wodnych, właśnie hej tygrysy. I gdzieś to tam zostało. No historia nie jest ani zabawna, ani... Znaczy może... Lubię to określenie. Podejrzewam, że każde inne zwierzę by pasowało. Dzięki, Maria. Dzięki, Maria. Co prawda nie ma z nami Mariki Sujewicz, ale prosiła mnie, żebym zadał ci takie pytanie dotyczące teledysków. Czy bierzesz udział w tworzeniu teledysków, czy ktoś coś narzuca podczas tworzenia tych teledysków, czy te twoje pomysły przechodzą do tych teledysków, które robisz, bo one są bardzo ciekawe, takie, to są takie krótkie filmy, które opowiadają jakąś taką przedziwną historię. Zaczyna się od tego, że gdzieś tam mam jakiś pomysł, szkic. Nie jest to scenariusz, ale taki plan. Jak to widzę, określenie klimatu, pokazanie bohaterów. Gdzieś to mamy w głowie, wymyślamy razem z Iwoną. Natomiast kiedy pojawia się osoba z zewnątrz, osoba, która ma inną perspektywę patrzenia i też inaczej odbiera, bo bazujemy na utworze, czy to tekst, czy muzykę i ciężar, który zawiera albo nie zawiera dany utwór, no to mi się nawet bardziej podobało, bo wtedy te moje pomysły plus utwór jest filtrowane przez inną osobę i powstają te teledyski. Tak. Ten taki zalążek w większości przypadków, chyba we wszystkich teledyskach jest mój. Chyba tylko od początku zupełnie wymyślona historia została przez Marcina Podolca i w animowanym teledysku do utworu Druga Pomoc, a tak to raczej teledyski budowane są na jakimś tam naszym pomyśle. Okej. Okay. Dominik Filus jest z nami? Tak, ja jestem. To zapraszam do pytania. Cześć, Dominik. Cześć. Większość niestety moich pytań została zadana, ale parę się znajdzie. I takim pierwszym, myślę, pytaniem byłoby, powiedziałeś, że lubisz oglądać seriale, a sarenki jeszcze po podwórku nie biegają. Biegają. Masz coś, co po prostu kończysz robotę, masz wolny czas i to robisz, i to nie są seriale? Komiksy. Moja mama powiedziała, że się cofam, ale to też jest wykonana jakaś praca, prawda? Wracam do rzeczy, które były chyba na samym początku, czyli ten świat superbohaterów lub też nie superbohaterów, bo komiksy są taką formą literacko-graficzną, która po prostu
Teraz mam jakoś tak od paru miesięcy właśnie, że nic tak nie sprawia mi przyjemności, jak odkrywanie nowych, a na całym świecie powstaje tyle ciekawych komiksów, nie mówię już o jakichś uniwersach takich, których nie przepadam, jakichś marvelowskich czy DC. Wolę szukać gdzieś dalej. No, Kultura Gniewu, super wydawnictwo, które wydaje rzeczy z zagranicy. Non-stop komiks, no to są, kurde, to są rzeczy tak super. No, polecam wszystkim komiksy. Ja dzięki komiksom nauczyłem się bardzo wcześnie czytać. Fakt, że trochę może zniszczyłem głowę, ale nie bardziej niż te wszystkie rzeczy, które poznałem później. Komiksy uwielbiam gdzieś tam tereny warty, rzeka, spacerowanie lub też poruszanie się wałem, to jest też jedno z ulubionych moich czynności ostatnimi czasy naszych. Powiem ci, że sam mieszkam na pograniczu Parku Narodowego, więc rozumiem. I jeżeli pytanie, czy mogę zadać... Ej, tam Słońsko, w stronę Słońska? Nie, w Kostrzynie na Todrum. A, w Kostrzynie, super. Dominik, też pytanie. Super. Tak, co sądzisz o utworach tworzonych na przykład przez ostatni utwór Twierdza od Big Cyc, albo o utworze Kazika? Mój ból jest lepszy niż twój. Nie, twój ból jest lepszy tutaj... Tak, sytuacje takie, która opisuje dany stan na tę chwilę, tak? Tak. Co sądzisz? Czy to jest, uważasz, że to jest zbędne, czy uważasz, że to jest dobre rozwiązanie na dane czasy? Nie, czy no, sam byś może do tego się posunął? Bo może posunął, to jest raczej złe słowo. Czy sam byś stworzył taką piosenkę, taki utwór, który by opisywał daną sytuację? Powiem tak, ja nie potrafię tak pisać i nawet chyba nie chcę tak pisać. Bo mam gdzie stanąć na barykadzie, jeżeli będzie potrzeba. Jeśli pojawia się taka potrzeba, to pokazuję swoje zdanie i nieprzyzwolenie na pewne rzeczy, bo z wieloma rzeczami się nie zgadzam. Natomiast ja się czuję muzykiem, artystą rozrywkowym i potrzeba jest, żeby była piosenka i artyści walczący, bo na to też jest, ludzie potrzebują mieć hymn, potrzebują hymnów, które nakręcają ich do walki, do właśnie takiego wyjścia z domu i gdzieś tam powiedzenia, że coś jest nie tak, kurde, ej, słuchajcie, jednak to ma być inaczej, tak powiem delikatnie. No i to jest potrzebne, natomiast ja nie jestem artystą, po pierwsze, a nie jestem walczący. Nie to, że jestem, że poddaję się sytuacji, bo potrafię powiedzieć nie. Natomiast ja nie jestem fanem sztuki walczącej. Jeżeli już, to sztuki wizualnych walczących. To mi się bardziej podoba. Jeżeli chodzi o muzykę, zawsze była dla mnie takim czymś abstrakcyjnym, takim czymś najdziwniejszym, bo jednak melodia, rytm, słuchasz tego, za każdym razem inaczej to odbierasz. No to jest coś metafizycznego, a w połączeniu z polityką i gdzieś to nigdy nie szło w parze. Oczywiście wolę walczące utwory instrumentalne, jeżeli by takie było. Na przykład jakiś afrykański metal w połączeniu z industrialem i z, nie wiem czym, ale mam taki fajny zespół. Nazywa się Duma. Afrykański. Polecam wam. Duma. Album się nazywa Duma. Afrykański zespół grający industrialny metalo. I to już tutaj nazwijcie sobie sami. Dzięki Dominik za pytanie. Takim zespołem walczącym, który powrócił po latach, zdziwiłem się bardzo, jest zespół Midnight Oil. Wydał płytę. Tak. Bardziej czytałem o tej nowej płycie niż słuchałem, natomiast utwór Jak możecie spać, kiedy wasze łóżka płoną, coś takiego było. Beds are burning? Tak, coś takiego było. Może źle, ale to było mocne, tak. Bardziej wolę w tę stronę, kiedy gdzieś w tej metaforze słownej lub też w tym napięciu w tekście czuć jakieś
jakiegoś takiego wyjca, jakiegoś takiego drapieżca, który jednak nie zgadza się albo też walczy z czymś, jeżeli taką dosłowność, że hej, musimy wyjść, masz tu karabin, wiesz. Mam propozycję dla wszystkich, bo za chwilę będziemy kończyć, ale jeszcze za chwilę wrócimy do Kornela Krzymowskiego. Ale jeżeli ktoś lubi takich artystów, o których ty mówisz, to jest na przykład Tom Waits. To jest bardzo fajny artysta, do którego można byłoby zajrzeć i robi dobrą muzykę, jest takim kultowym wykonawcą dla wielu ludzi. A ja mam takie pytanie ostatnie do ciebie. Mówiliśmy też dużo o męskim graniu, ale czy myślałeś kiedyś, żeby wrócić do tych, na chwilę chociaż, do tych grup, które wcześniej tworzyłeś, czyli ULKR albo kawałek Kulki, na chwilę chociaż na przykład. Jakiś koncert jubileuszowy albo, czy w ogóle takie... Nie, ja nie lubię. Nie lubię powrotów. Nie lubię takiego wznoszenia na piedestały pamięci tych rzeczy, któreśmy robili na przykład 12 lat temu i żyć tylko tym. Wiem, że nie o to ci chodzi, ale żeby chociaż tak wspominkowo potraktować, nie mam potrzeby. Mam wokół siebie teraz ludzi, z którymi chcę grać i z którymi chcę robić nowe rzeczy, z którymi czuję się, no, można powiedzieć, wspaniale i robimy, ciągle odkrywamy nowe rzeczy. Nie muszę odgrzewać, nie muszę wracać do jakichś rzeczy, które mogą mi, bo one mi psychicznie nic nie pomogą, ani nie rozwiną mnie. A tak wspominkowo podejście, no nie zależy mi na takim podejściu. Wolę skupiać się na tym, co jest teraz i tym, co ewentualnie będzie jutro. Natomiast no, nie. Fakt, że za 2 lata będzie 10 lat od wydania albumu ULKR i kusi mnie, żeby coś na przykład, może nawet nie koncert, ale jakieś reedycja płyty, bo jednak ona była w dość małym nakładzie i się rozeszła. No, jest dużo pomysłów. Można wspominać w różnoraki sposób, ale nie mam potrzeby wracania aż tak dalekiego. Dobra. Kornel, jeszcze ostatnie pytanie. Tak, chciałem. Tu mnie chyba trochę Maria Tudor wyprzedziła. What's up, mnie trochę Maria Tudor wyprzedziła. Ja chciałem się zapytać o jakieś takie rady dla właśnie młodych artystów, bo sam gram w zespole, mieliśmy już kilka koncertów na tym spotkaniu. Też na basie? Znaczy no, jestem ja na basie, gitarzysta, klawiszowiec, perkusista i wokalista. No Kornel, powiedz, gdzie grasz, jak w zespole? No, no w MDK-u, tak się nazywamy, tam mieliśmy kilka koncertów w C60 już świętej pamięci. Jakieś takie rady po prostu dla takich młodych artystów. Takich początkujących, żeby ludzie jakby... Bawcie się dobrze. Bawcie się dobrze. To chyba jest taka jedyna rada. Trzeba się bawić dobrze. Nie za bardzo się nakręcać na jakiś sukces. Nie stawiać się za wysoko poprzeczek. Oczywiście robić coraz rzeczy, które sprawiają tobie i bliskim satysfakcję, ale nie starać się zadowolić też całej masy ludzi, bo wszystkich naraz się nie da zadowolić. Nawet nie jest to wymagane. Nie jest to potrzebne. No. Nie ma złotej zasady. To chyba dochodzimy do tego po tych wszystkich zadawanych pytaniach i prób odpowiadania na nie, że wszystko jest ważne. I czas, i miejsce, i szczęście, i trochę pracy, ale też nie nakręcanie się i nie stawianie się za wysoko poprzeczki. Na moim przykładzie to siedzę w Jeninie, patrzę sobie jak sarenki, ale akurat czteronożne biegają. No i mi to sprawia przyjemność. Przez lata parę razy byliśmy nakłaniani, namawiani bardziej do wyjechania z Gorzowa, wiesz, większe miasto, większe perspektywy. Nie jest do końca to prawdą, bo jeżeli, tak mi się przynajmniej wydaje, ma się udać, to chyba się uda. No, na siłę chyba nic się nie da. Aha, jeszcze jedna chyba najważniejsza rzecz. To jest prawda. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale trzeba wykorzystywać swoje, pokazywać takie rzeczy, jakie są. Przedstawiać siebie takim, jakim się jest, nie chować się za filtrem. Trochę brzmi jak stary dziad, ale tak dochodzę do tego. Lepiej się pomylić, lepiej powiedzieć coś niestosownego,
niżeli wykuć na pamięć jakieś frazesy i je powtarzać z piękną dykcją i z białymi zębami. Chyba prawda to jest to, co mnie tak chyba prowadzi. Tak. Dzięki, Kornel. Dobra, dzięki. To jest świetna puenta, Błażej, naszego dzięki. Spotkania. Wiem, że czekasz, że dzisiaj jeszcze masz spotkanie z bardzo znaną dziennikarką, Agnieszką Szydłowską. Tak. Proszę cię, żebyś pozdrowił ją od nas. Pozdrowię. Słuchaj, zapraszam was. Słuchajcie, dzisiaj taka podobna rozmowa, tylko na, nie wiem na jakiej stronie, ale no, to można wygooglować. Rozmowa z Darią, z Igorem i ze mną. Rozmowę prowadzi Agnieszka Szydłowska. Coś to jest nazywane jakieś Empik, coś w tym stylu, męskie granie. Na pewno więcej informacji tam dostaniecie takich, może jakieś kąski. Okej, ja bardzo dziękuję. Właśnie. Ja bardzo dziękuję uczestnikom warsztatów dziennikarskich w pierwszym Elo. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wymyślili pytania. Nie wszystkie mogliśmy zadać, bo jest niestety nie mamy czasu z gumy, ale bardzo serdecznie, bo były to bardzo mądre pytania. Tak mi się przynajmniej wydaje. Głupie odpowiedzi, ale to co ty? Sorry. Za trzecim razem to już się nauczę odpowiedzi. Dajcie mi wcześniej pytania. Ale masz być prawdziwy, Błażej. Nie będziesz się niczego uczył. Bądźmy prawdziwi. Bądźmy prawdziwi, bądźmy szczerzy i prawdziwi, tacy jacy jesteśmy, a nie udawajmy czy kogokolwiek, bo to nie ma najmniejszego sensu. Prędzej czy później ta nasza sztuczność wyjdzie. Oczywiście, słuchacz, odbiorca widzi to i to nawet jeżeli po pierwszym przesłuchaniu i pierwszym oglądzie takim pobieżnym nie jest to do wychwycenia, to jednak po czasie coś tam zaczyna ci doskwierać, że jednak ej, to nie jest prawda. Okej. Okay. Bardzo dziękuję, okay. Błażej, za spotkanie. Mam nadzieję, że pytania nie były za trudne. Były trudne bardzo. Mam nadzieję, że trochę wam coś tam opowiedziałem i zająłem wam. Zająłem? O, jeszcze na końcu musiałem się wywalić. No i bardzo. Tak. Okay. Godzina. Tak. Mam nadzieję, że następnym razem spotkamy się w realu. No jak najbardziej. Nie chodzi mi o sklep. No właśnie. Mam nadzieję, że spotkamy się w najbliższym czasie już na koncertach i zobaczymy cię na żywo. A tych, którzy no, nie mają w tej chwili, no, nie mamy jakby takiej możliwości, odsyłam oczywiście do najnowszej płyty Męskie Granie, bo mimo tego, co mówiłeś mi na samym początku, że nie lubisz do końca jej tam słuchać, ale jest to dobra płyta i non-stop słucham Płoną Góry, Płoną Lasy, bo on jest. Tak mi się wydaje, nie wiem, czy to jest moje dobre spostrzeżenie, że tak się mocno wiąże on z Gorzowem, ten utwór, w sensie muzycznym. Mm-hmm. Trochę coś. No tak, jest. Tak, jesteś. I chciałbym jeszcze, żebyś pozdrowił od nas też Darię Zawiałow i Igora Walaszka. Postaram się pamiętać, bo to też są takie sytuacje, trochę takie stresogenne, jak teraz nawet. Jak nawet. Po prostu, no, to nie jest takie hop-siup. A postaram się zapamiętać. Dobrze, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wymyślili pytanie, którzy zadali pytanie, którzy byli z nami. Jak zwykle mogę na was liczyć. Bardzo was kocham wszystkich. Wszyscy macie zachowanie plus dodane. Na przykład mieście dostateczne, to macie plus dostateczne dodane. Załatwiłem to z dyrektorem. Załatwiliśmy to. Bardzo wam dziękuję, naprawdę byliście świetni. Błażej, proszę cię jeszcze, żebyś na chwilę został. A wam już dziękuję i do zobaczenia. Już super, niedługo. Dziękuję wam. Trzymajcie się ciepło. Dzięki bardzo. Też dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Pana, ja mam chwilkę jeszcze zostać, czy nie? A co, chcesz o coś zapytać?